Rok 2020 był zaskakujący, inny niż wszystkie i niespodziewany. Natomiast bohaterowie naszego dzisiejszego wydarzenia udowadniają, że dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. Jest 21 maja, a my znajdujemy się w specjalnie zbudowanym studiu w Gryfińskim Domu Kultury. Gala Sportu Gryfino 2021. Zaczynamy! Tak jak wspominałem, rok 2020 był niespodziewany i inny niż wszystkie. Nie zmienia się jednak to, co dzieje się w gminie Gryfino, czyli działania na rzecz rozwoju lokalnego sportu. Dzień dobry, nazywam się Kuba Klym i mam ogromną przyjemność poprowadzić dla Państwa gryfińską galę sportu. Znajdujemy się w Gryfińskim Domu Kultury, gdzie na potrzeby tego wydarzenia zbudowaliśmy specjalne studio. Szanowni Państwo, działamy dziś w reżimie sanitarnym, dlatego Was tutaj z nami nie ma. Natomiast wiem, że jesteście przed ekranami swoich komputerów, smartfonów czy tabletów. Bardzo proszę, bądźcie z nami jak najdłużej, bo oprócz tego, że wręczymy dziś nagrody zasłużonym sportowcom, będziemy mieć dla Was kilka niespodzianek. Jeszcze raz serdecznie Was witam. Dziękuję, że jesteście z nami. I teraz przechodzę do przywitania osób, bez których ta gala nie mogłaby się po prostu odbyć. Gospodarze dzisiejszej imprezy, włodarze miasta i gminy Gryfino. Pan burmistrz Mieczysław Sawaryn, dzień dobry. I pan wiceburmistrz Paweł Nikityński. Dzień dobry panowie, miło mi was zobaczyć po raz kolejny, bo to kolejny rok, kiedy robimy tę galę sportu wspólnie, można powiedzieć. Gala sportu, to muszę zadać to pytanie, nie mogę się powstrzymać. Jaki sport panów interesuje najbardziej i jaki chętnie uprawiacie sami? Panie Kubo, szanowni państwo, wiele dyscyplin sportowych. Dla mnie koszykówka jest wiodąca, zimą hokej, narty, latem pływanie, a także strzelectwo. Ja miałem przyjemność w życiu uprawiać dwie dyscypliny, lekką atletykę i piłkę nożną i one pozostają w głównym kręgu moich zainteresowań, ale z wiekiem rozbudziła się we mnie także miłość do kolarstwa i dzisiaj, jeśli uprawiam sport, to przede wszystkim jeżdżąc na rowerze. W takim razie, panowie, ze sportową agresją, pasją i zaangażowaniem poproszę o jedną rzecz, o otwarcie dzisiejszej gali sportu, ponieważ bez tego po prostu nie ruszymy. W imieniu wszystkich mieszkańców Gryfina otwieram galę sportu naszych wspaniałych laureatów za ich osiągnięcia w 2020 roku. Szanowni Państwo, gdybyście byli tutaj z nami, to najprawdopodobniej poprosiłbym teraz o brawa, natomiast wiem, że dłonie zbliżyły się do siebie, nawet wtedy, kiedy siedzicie przy ekranach swoich komputerów. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić wszystkich Was na rozdanie nagród w pierwszej kategorii. Serdecznie zapraszam. Jako pierwsi swoje nagrody odbiorą zawodnicy z klubów. Klub Sportowy Inwalidów Start Gorzów oraz Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin. Pani trener, pani Renato, gratuluję wspaniałych osiągnięć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Andrzeju, gratuluję. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego, dalszych sukcesów. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Andrzeju, proszę bardzo. Danielu, gratuluję. Dziękuję bardzo. Dalszych osiągnięć sportowych, samych sukcesów. Dziękuję. Proszę bardzo, nagroda. Dziękuję. Pani Joanno, gratuluję. Dziękuję. Wspaniałych wyników. Bardzo. Przyjąć nagrodę. Panie Przemysławie, gratuluję. Wszystkiego dobrego. Proszę bardzo. I nagroda. I czwarty. Arku, gratuluję. Jak osiągnięć. Proszę bardzo. Proszę bardzo, dla mamy.
specjalną nagrodę rzeczową otrzyma Krzysztof Rosiak. Krzysztofie, gratuluję wspaniałego osiągnięcia i niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Muszę przejąć upominek, kwiaty dla mamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gryfińska Gala Sportu to przede wszystkim nagrody wręczane sportowcom, na które oczywiście zasłużyli. Natomiast mamy dla Państwa też kilka niespodzianek, a jedną z nich są rozmowy ze sportowcami i ich trenerami. Tym razem w studiu spotykamy się z Joanną Oleksiuk, wicemistrzynią Europy, mistrzynią Polski i najprawdopodobniej reprezentantką Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Cześć, Asiu. Witam serdecznie. I jej trenerką, panią Renatą Chilewską. Dzień dobry, pani Renato. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tak jak powiedziałem na wstępie, najprawdopodobniej reprezentantką Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Kwalifikacje zdobyłaś. Dlaczego jest tak, że możesz na te igrzyska nie pojechać? Choć puszczam do ciebie oko, bo najprawdopodobniej w reprezentacji się znajdziesz. Przed nami jeszcze para lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Bydgoszczy. I tam muszę zaprezentować, i chcę zresztą zaprezentować jak najlepszy poziom, powalczyć o medale Mistrzostw Europy, które będą potwierdzeniem mojej kwalifikacji na Igrzyska Paralimpijskie. Rozumiem, że trzeba zbudować jakiś ranking, który pozwoli na to, abyś ty pojechała do Tokio ostatecznie. No ale jeżeli dobrze pamiętam, to ty aktualnie jesteś pierwsza w rankingu światowym. Tak, zgadza się. Na dzień dzisiejszy jestem na pierwszym miejscu w rankingu światowym. Ale tak jak mówię, walczymy, dokładamy cenne centymetry, walczymy o medale Mistrzostw Europy i mam nadzieję, że z pozytywnym skutkiem będzie mi dane odebrać oficjalną nominację na Igrzyska Paralimpijskie do Tokio. Możemy się przyznać naszym widzom, ile aktualnie pchniesz kulą? Jak to jest daleko? Czy nie? Czy nie zdradzamy takich tajemnic? Chciałabym zakręcić się w granicach 7 metrów. Okej, okay, dobrze. Pani trener, to teraz pytanie do pani, ponieważ pani jako zawodniczka, jako sportowiec zasmakowała olimpiady paraolimpijskiej. Jakie to jest uczucie dla człowieka? Co człowiek czuje wtedy, kiedy jedzie reprezentować swój kraj? Tak, faktycznie. 4 razy miałam tą przyjemność doznać tych wspaniałych emocji i tego uczucia, kiedy zdobywa się medale dla kraju i nie ukrywam, że to jest ogromną satysfakcją dla zawodnika, że ten cały trud, to przygotowania są zwieńczone właśnie tą główną imprezą dla sportowca, jakże ważną i myślę, że spełnieniem tych najskrytszych marzeń. Dlatego no, nie ukrywam, że będziemy, zrobimy wszystko, żeby Asia na te igrzyska pojechała. Wierzę, że tą formę, którą prezentuję na dzień dzisiejszy, wystarczy, żeby właśnie reprezentować nasze miasto. Jeszcze jak pani ma mikrofon, to od razu zapytam. Dla totalnego laika, osoby, która absolutnie nie zna się na pchnięciu kulą, na lekkoatletycznych dyscyplinach siłowo-technicznych, jak wykonać taki rzut poprawnie, żebym pchnął jak najdalej? No bo umówmy się, jestem mężczyzną, mam pewnego rodzaju siłę, ale mogę się założyć, mogę iść o zakład, że na pewno nie pchnąłbym tak daleko jak Asia. Co jest ważniejsze, technika czy siła? Ja nie wiem, ja bym tutaj stawiała jedno i drugie, bo to jest kula i wiadomo, no kulomioci siły dużo robią. Więc tutaj to są obydwie rzeczy, które muszą być spełnione do tego, żeby daleko pchać i wygrywać. Także tak samo Asia, no mamy tutaj wsparcie właśnie w Gryfinie, również siłowni i Asia tej siłowni robi bardzo dużo. Mogę powiedzieć, że na dzisiaj wyciska 65 kilo, a waży 53 kilo. To ja się w takim razie nie przyznaję, ile ja wyciskam. Robi niesamowitą robotę i
myślę, że właśnie dzięki temu i że te treningi są na tym poziomie, jaki chcemy, Asia dzisiaj jest w tym miejscu, w którym jest. Szalenie przyjemnie mi się z wami rozmawia, dlatego Asiu, zapytam ciebie jeszcze o jedną rzecz. Jak wygląda twój dzień? Wstajesz rano i co się dzieje, abyś osiągała te swoje fantastyczne wyniki sportowe? Ja myślę, że nim w ogóle wstanę rano i jest dzień się kończy poprzedni, to już myślę, kładąc się spać, po prostu rano, jak wstanę, co będę musiała zrobić. Więc wiadomo, no wstaję, muszę zjeść śniadanie, no i już się przygotowuję na pierwszy trening na siłownię. Później w międzyczasie, bo dla mnie bardzo ważnym aspektem jest rehabilitacja, utrzymanie mojego stanu zdrowia, żeby był po prostu w jak najlepszej kondycji, ponieważ no, te treningi, które mam, no nie oszukujmy się, one są obciążające, a przy tej jednostce chorobowej, którą mam, no to, to się jeszcze bardziej po prostu czuję, więc muszę wygospodarować czas również na rehabilitację, więc jak kończę trening siłowy, zaraz przygotowuję się i jadę na rehabilitację. Tutaj również w Gryfinie mam wspaniałych ludzi, którzy mnie rehabilitują na co dzień i bardzo im serdecznie za to dziękuję. Później mam chwilę na to, żeby spróbować ugotować obiad albo po prostu dzień wcześniej i ten obiad zjeść i już się dzwaniam z trenerką i na popołudniową sesję jedziemy na trening do Szczecina robić trening techniczny. Świetnie, no to w takim razie ja mogę powiedzieć tylko tyle. Życzę tobie Mistrzostwa Europy, bo to się zbliża, najlepszego wyniku na świecie, wyjazdu na Olimpiadę i przywiezienia złotego medalu. Co ty na to? Będziemy walczyć. Jestem bardzo waleczną, ambitną dziewczyną. Wiem, czego chcę, wiem, na co mnie stać, bo no, trenuję już 5 lat z panią trener. Także z roku na rok mam coraz większe doświadczenie i zupełnie inną głowę, bo na co dzień też współpracuję z psychologiem sportowym. Także wszystkie aspekty, żeby po prostu ten największy wynik sportowy zrobić, są zachowane. Kwestia dietetyczna, psychologiczna, rehabilitacyjna, jednostki treningowe. Także robimy świetnie swoje. Będziemy walczyć. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję wam za tę rozmowę. Naszymi gośćmi była Asia Oleksiuk i jej trenerka pani Renata Chilewska. A was, drodzy widzowie, serdecznie zapraszam do pana burmistrza, który już czeka, aby wręczyć kolejne nagrody. Swoje nagrody odbiorą zawodnicy z Gryfińskiego Klubu Sportowego Delf. Pani trener, gratuluję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękuję. Dalszych sukcesów, wygrania kolejnych zawodów. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. Proszę bardzo. Julia, gratuluję. Dziękuję. Dalszych sukcesów i Olimpiady. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję. Wszyscy będziemy kibicować. Bardzo się cieszę, że nie odeszliście od ekranów. Trwa Gryfińska Gala Sportu 2021. W studiu goszczę po raz kolejny zdolnych sportowców, takich jak Julia Wiczkowska. Towarzyszy jej trener, pan Jan Podleśny. Serdecznie was witam. Dzień dobry, cześć. Dzień to dobry, po pierwsze. A po drugie, Julka, serdeczne gratulacje za zdobycie brązowego medalu w chodzie na 3000 metrów. Gratulacje. Szanowny panie trenerze, mam takie jedno pytanie, które mnie zastanawia, odkąd tak naprawdę dowiedziałem się, że będę z panem rozmawiał. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że chód sportowy został wycofany z igrzysk olimpijskich. I teraz tak, czy to jest dobre dla dyscypliny? Złe? Neutralne? Jak to wpływa na organizację treningów i sportu? Sam 50 kilometrów jest dość trudnym dystansem do pokonania. No, muszą być specjalne przygotowania. Ale mi się wydaje, że pod tekstem wycofania na Olimpiadzie 50 kilometrów jednak zadecydowała telewizja, ponieważ
jeżeli przypomnimy sobie Korzeniowskiego, który chodził bardzo szybko, chodził poniżej 3-4 godzin, gdzie zdobywał medale na Mistrzostwach Świata czy Olimpiady, to transmisja przez 4 godziny jest dla telewizji zbyt długa i dla nieznającej lekkiej atletyki zbyt nużąca, bo maratony czy inne biegi, które się odbywają, czy uliczne, trwa to znacznie połowę czasu, jak ma chód na 50 km. Między innymi mi się wydaje, to było przesłaniem tego wycofania tych 50 km z olimpiady, a jak na konkurencję to działa, no po prostu zawodnicy będą musieli przygotowania zmienić, by chodzić jeszcze szybciej na krótszych dystansach. Czyli pana zdaniem generalnie chodzi o kwestie telewizyjne, marketingowe, nie sportowe? Raczej tak. To jest moje prywatne zdanie, mogę się oczywiście mylić. Mhm, jasne. Julia, teraz pytanie do ciebie, ponieważ to ty zdobyłaś brązowy medal, świetne osiągnięcie. To nie jest dyscyplina super popularna. Co ciebie skłoniło do tego, żeby trenować akurat chód? No nie jest popularna, ale skończyłam trenować gimnastykę artystyczną i trener Jan zaprosił mnie na lekkoatletykę. Przez chwilę biegałam, a później już przeszłam na chód. Okej, trener Jan zaprosił. Jak to wyglądało? Pan podszedł i powiedział: Julia, ja ciebie zapraszam, chodź do mnie na trening. Nie, no po prostu zawodniczki, które trenowały kiedyś gimnastykę artystyczną, mają automatycznie predyspozycję do takiej konkurencji, jak jest chód sportowy. Bo to problem techniki, problem bioder, pracy i to już mają handicap w stosunku do tych osób, które nie miały kontaktu z gimnastyką artystyczną. Są to dziewczyny bardziej porozciągane. W grupie właśnie trenujących chodziarek mam akurat dwie gimnastyczki artystyczne. Czekam na kolejne, które może... Gimnastyka jest bardzo wczesnym sportem. W wieku lat 15 to już jest prawie juniorka, a u nas dopiero się lekka atletyka zaczyna. No właśnie, technika sama w sobie, bo dla takiego postronnego widza, czyli na przykład dla mnie, wygląda dosyć zabawnie. Natomiast ona jest szalenie istotna w tej dyscyplinie, prawda? Tak, ona jest bardzo istotna, ponieważ musi być ten kontakt z podłożem pięty i dopiero następnie stawiamy stopę i nie może być, musi być cały czas kontakt jednej nogi z podłożem. Nie może być faza lotu. To się właśnie nieraz zdarza. Stąd ci sędziowie, którzy pokazują karteczki, upomnienia. I co jest nowość od ubiegłego roku, jest tak zwana strefa postojowa przy zawodników, który dla zawodnika czy zawodniczki, które mają 3 upomnienia, nie są wyrzucani. Kiedyś byli wyrzucani w czasie chodu, a teraz przebywają 30 sekund. To zależy od dystansu, który mają do pokonania, bo u młodziczek na 3 km jest 18 sekund, na 5 km jest 30 sekund. Im dłuższy dystans, to jest dłuższa czas przerwy z takiej kary za to, że się szło nieprawidłowo. Jasne. Julia, teraz pytanie do ciebie. Zapominamy o tym, że siedzi tutaj pan trener, okej? Jestem tylko ja i ty. Co jest najciekawszego, najfajniejszego, najbardziej zabawnego? To, co ciebie ciągnie do chodu? Co to takiego jest? No ogólnie to chyba ta rywalizacja. I nie jest to też tak aż... No jest to cięższa dyscyplina niż bieganie moim zdaniem, bo jest bardziej techniczna. No i też jest dużo większy ból. Ból piszczel i ogólnie kontuzje bioder. Ale ten chód jakoś, tak nie wiem, bardziej mi się podoba. A ile razy w tygodniu trenujesz? To jest trening codzienny, czy to jest trening jakiś cykliczny? Trenuję od poniedziałku do soboty. Czasami w niedzielę też mam jakieś luźne wychodzenia. Okej, czyli treningi. Tak sobie dla rozrywki. Po 6 dniach treningu twierdzisz, że idę się rozerwać, pochodzę sobie. Tak? Na rozluźnienie nóg. Okej. Jakieś najbliższe zawody, starty? Coś, co się będzie odbywało? 29 w Szczecinie start mam. Okej, i to jest w ramach jakiegoś konkursu, mistrzostw? To jest mistrzostwa województwa, tak? Mistrzostwa województwa. Co, jakieś szanse na medal są pewnie duże, no, nawet są. Bym powiedział. Oj, tak uśmiechasz się zalotnie, ale czuję, że będzie dobrze. Życzę tobie przede wszystkim sukcesu w tym starcie, później następnych, kolejnych i jeszcze następnych, a później, żeby przywrócili na olimpiadę tę dyscyplinę, jaką jest chód na 50 km i żebyś sobie po prostu wygrała i przywiozła złoto olimpijskie. Co ty na to? Świetny plan. Oj, pan trener też się uśmiecha, ale to by się wtedy pan zapisał też na kartach gryfińskiej historii sportu. To by było coś pięknego. Znaczy, nie musi być te 50 km, bo kobiety chodzą 10 i 20. Okay. Także jest do wyboru, prawda? Widzi pan, ja wykazałem się teraz niekompetencją, bo ja rzadko chodzę, częściej biegam. Dlatego tak wyszło. Rozumiem. No. Ale jest dobrze. W każdym razie bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi w naszym studiu była Julia Wiczkowska i jej trener pan Jan Podleśny. Serdecznie dziękuję. Dziękuję również.
A was, drodzy państwo, zachęcam. Zostańcie z nami trochę dłużej, ponieważ wiem, że nie wszyscy na pewno byli z nami od początku. I mamy dla was teraz niespodziankę, krótką zbitkę tego, co się działo, abyście zobaczyli, jak sportowcy otrzymywali nagrody, jaka im towarzyszyła radość i co mogliśmy podczas dzisiejszej gali sportu zaobserwować. Wracamy już za moment. Serdecznie zapraszam. Bądźcie z nami jak najdłużej. W studiu Gryfińskiej Gali Sportu wszystko dzieje się szybko, jak na bieżni lekkoatletycznej. Można powiedzieć wręcz, że bardzo płynnie. Nie bez powodu używam takiej nomenklatury, ponieważ w studiu pojawili się panowie, którzy z wodą mają wiele wspólnego. Kajakarstwo to kolejna dyscyplina. Mam ogromną przyjemność powitać panów, którzy siedzą obok mnie, a jest to Albert Kubiak, mistrz Polski w maratonie kajakowym oraz trener, pan Lesław Duma z klubu kajakowego Energetyk. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Witamy wszystkich. Albercie, po pierwsze zwracam się do ciebie. Gratulacje za Mistrzostwo Polski. To numero uno. Jeżeli chodzi o drugą rzecz, to mam takie pytanie, bo ja jestem absolutnym laikiem, jeżeli chodzi o kajakarstwo. Na czym polega maraton kajakowy? Maraton kajakowy to jest to dystans, który jest uzależniony od kategorii wiekowej zawodnika, wahającej się pomiędzy 16 a 40 a 41 kilometrów. Jasne. I ty pływasz na jakim dystansie? Aktualnie płynęliśmy na dystansie 16 kilometrów w K2, czyli kajaku dwuosobowym. Jeżeli możesz powiedzieć, to ja zaczerpnę informację, tę, którą usłyszałem od was, zanim pojawiliśmy się na antenie. Na czym polega przenoska? Bo usłyszałem taki termin. Przenoska to jest moment, w którym zawodnicy wysiadają z kajaku i przebiegają dany dystans. To jest za karę, czy to jest w nagrodę? To jest tak, już jest po prostu w nagrodę przede wszystkim. 300 metrów trzeba przebiegnąć po terenie. To jest maraton. Panie trenerze, jak już pan mówi, to bardzo proszę przejąć mikrofon, ponieważ mi się wydaje, że to, że pan się odezwał, to znaczy, że to wcale nie jest w nagrodę, tylko za karę. I teraz proszę się tłumaczyć, ja pana z tym zostawiam. Dobrze. Czy temat przenoska, czy to jest za karę, czy nagrodę? Nie, to jest po prostu już w dystansie tak ustalone przez ICF, Światową Federację Sportu, że maraton się składa właśnie z pływania plus biegu 300 metrów po terenie. Świetna sprawa. Jest jeszcze jedno pytanie do pana, ponieważ klub kajakowy w Gryfinie istnieje od 1984 roku. Trochę czasu minęło, natomiast jak sprawić, jaki jest przepis na to, żeby to funkcjonowało do tej pory? Bo to mimo wszystko, przynajmniej moim zdaniem, nie chcę wyjść na ignoranta, jest cały czas niszowy sport. No nie wiem, czy to jest niszowy, jak od X lat nasi zawodnicy zdobywają medale na olimpiadach, na mistrzostwach świata, na mistrzostwach Europy. Także to nie jest niszowy sport. Tu mamy większe sukcesy niż, jak powiem, piłka nożna. Ale wrócimy właśnie do tego, dlaczego. To jest po prostu pasja. Każdy zawodnik coś nowego odkrywa. I ja właśnie tak odkryłem, bo zacząłem właśnie od piłki nożnej grać w klubie sportowym Siarka Tarnobrzyk. A że kolega mnie zaprosił na kajaki, a mieszkałem nad Wisłą, zacząłem uprawiać kajaki. Spodobało mi się i to już prawie pół wieku siedzę w kajakach po prostu. Świetnie, świetnie. A jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby zostać dobrym kajakarzem? Pan swoim okiem eksperta, tak spojrzy pan na mnie. Jakbym przyszedł na trening, dałbym radę? Zależy, w jakim wieku by pan przyszedł. W tym wieku, w którym jestem, czyli 13 lat. 13 lat. Jeszcze to musi być już charyzma tego to w takim razie potencjalnego zawodnika. Kiedy zacząć? Najlepiej? Zaczynamy już praktycznie, jak dzieciak ma prawie 10 lat. Wow. Już trzeba od takich go po prostu uczyć przede wszystkim i przygotowywać do startów. A po czym? To jest dla trenera już doświadczonego, starczy miesiąc, półtora popracować z takim zawodnikiem, że określi go, na co go będzie stać, jak będzie podchodził do tego. To widać po prostu. Trener obserwuje podejście,
przyjście na przystań, jego zaangażowanie, czy się interesuje, czy go coś tam interesują inne rzeczy. A po prostu kajakarz, to człowiek wyczuje kajakarza, który można coś z niego zrobić. Ale to jeszcze ten właśnie potencjalny może mieć, musi chcieć, musi wiedzieć, po co przyszedł, co chce zrobić, co chce osiągnąć i na tym możemy wtedy bazować, na tych jego wiadomościach i mojej obserwacji i po prostu jego zaangażowanie i wtedy będziemy po prostu dalej pracować. Albercie, teraz zwracam się znowu do ciebie. Wyobraź sobie, że trenera z nami nie ma. Okay, ja wiem, że to jest bardzo trudne. Oj, uśmieszek się pojawił, to czuję, że będziesz ze mną szczery. Jakie zagrożenia czyhają na zawodników w sportach kajakowych? Myślę, że największym zagrożeniem dla nowego zawodnika jest wpadnięcie do wody. Okej, okay. A wydawałoby się to w sumie oczywiste. Dlaczego ja na to nie wpadłem? A inne? Jakieś kontuzje itp.? No, myślę, że jeśli zawodnik dostanie kontuzji podczas bycia na wodzie, inni zawodnicy raczej mu pomogą. Mhm, jasne. A co decyduje o tym, że pływa się indywidualnie bądź w zespole? Bo ty pływasz dwuosobowo, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Tak, ja preferuję pływać w dwuosobowym kajaku. Mhm. Okej, okay. A ta decyzja zapada na szczeblu trenerskim, że ten chłopak czy ta dziewczyna nadaje się do indywidualnej pracy, a ci będą lepiej funkcjonować w zespole? Jak wygląda ten etap selekcji? Poproszę o przekazanie mikrofonu. To właśnie świadczy od zawodników, po prostu trener po prostu obserwuje zawodników i potem składa osady po prostu tak zwane. A żeby być na przykład jedynkarzem, to trzeba mieć naprawdę predyspozycje i to wysokie. Okay. Jeśli zawodnik ma predyspozycję tego, to będzie pływał tego i tą jedyneczkę. Ale jeśli nie będzie miał, to trener decyduje, widzi, że obserwuje, składa osady. Czy dwójki, czy czwórki i po prostu te osady pływają w tym składzie i osiągają jakieś tam wyniki. Dobrze, jakieś najbliższe zawody, mistrzostwa, coś się zbliża? No, mieliśmy tydzień temu taki ogólnopolskie regaty kajakowe w Poznaniu, bo są dwa tory tylko dopuszczone w Polsce do rozgrywania zawodów, to jest Malta, Poznań i Bydgoszcz. No, bardzo dużo zawodników było, ponad 500. Maraton kajakowy od godziny 9 prawie do godziny 19. To, że byliśmy zmęczeni, zawodnicy startowali w jedynkach, dwójkach i w czwórkach. Większe osiągnięcia to mieli właśnie w dwójkach i czwórce, bo tak pływają ze sobą. W jedynkach słabo, bo nie dostali się do finału A ani do finału B, czyli wiedzą, gdzie są, przynajmniej wiedzą, gdzie są błędy, muszą to nadrobić. Najbliższe regaty to już mamy, w przyszłym tygodniu to są REJ, czyli regaty eliminacyjne juniorów do kadry i młodzików do kadry Polski i do różnych zawodów międzynarodowych. I tam już wszyscy zawodnicy będą pływać tylko na jedynkach, na dystansie 200, 500 i 1000 metrów. I się wykażą, jakie mają predyspozycje do jedynki. Albert, ostatnie pytanie do ciebie. Jakaś zabawna anegdotka związana z trenerem jest? Bo ja widzę, że tutaj musi być wesoło u was na treningach. No, jedyne, co możemy powiedzieć zabawnego o trenerze, to trener wszystko widzi i słyszy. Okej. Okay. Jakieś... I później są te, jak to się mówiło, podnoski, przenoski? Przenoski, tak. Przenoski. Świetnie, świetnie. Panowie, ja ze swojej strony mogę życzyć wam jedynie sukcesów. Albercie, tobie samych mistrzostw, złotych medali, twoim kolegom również przekaż ode mnie te najlepsze życzenia. I bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Albert Kubiak i pan Lesław Tuma, gośćmi w studiu Gryfińskiej Gali Sportu. Dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie. Szanowni państwo, a was zapraszam w imieniu trenera, zawodnika i swoim do studia po to, aby zobaczyć kolejne wręczenie nagród. To już za moment, tak więc serdecznie zapraszamy. Kolejna zawodniczki sekcji gimnastycznej klubu MKS Hermes. Pani trener, gratuluję wspaniałych sukcesów zawodniczych, a teraz trenerskich. Dobrego. Dobrego. Gratuluję dalszych sukcesów. Dziękuję za wspaniałe zaangażowanie. Co? Gratuluję.
dalszych sukcesów, spełnienia wszystkich marzeń. Proszę bardzo. Dziękuję. Gratuluję. Wspaniałych sukcesów, super pracy, spełnienia wszystkich marzeń. Proszę bardzo. Kolejna kategoria za nami, nagrody rozdane, a to oznacza, że przenosimy się do naszego studia, gdzie czeka na Was kolejna rozmowa. Tym razem goszczę dwie wspaniałe i piękne kobiety, mamę i córkę. Zapraszam, Julia Sanecka, mistrzyni Polski juniorów w triatlonie i jej mama oraz trenerka, pani Monika Sanecka. Dzień dobry dziewczyny, cześć. Dzień dobry. Jest takie jedno pytanie, które mnie zastanawia i absolutnie nurtuje. Jak wygląda między wami relacja matka, córka, trenerka i zawodniczka? Kiedy jest ta granica? Kiedy można powiedzieć stop? Jak to wygląda? Chyba nie ma granicy. My trenujemy bardzo dużo, dwa razy dziennie czasem, więc to się, te role tak się przeplatają, że nie szukamy ani tu żadnego balansu, ani rozdzielenia. Po prostu tak jest. Taki jest dzień. On się zaczyna, on się kończy. To jest nasza codzienność od urodzenia Julii praktycznie. Więc jesteśmy w tym każdego dnia razem. Julia, pozwolę sobie przekazać mikrofon do ciebie, bo przyjmijmy, że mamy tutaj nie ma, trenerki również. Jak to wygląda z twojej perspektywy? No, prawda jest taka, że często po prostu tej granicy właśnie nie ma, ponieważ jeszcze dochodzą studia, jakieś inne obowiązki i tego czasu w ciągu dnia jest tak mało, że na treningu czasem rozmawiamy o rzeczach organizacyjnych do domu i na odwrót, więc łączymy to w całość tak jakoś naturalnie od zawsze, odkąd pamiętam. Bardzo proszę, nie oddawaj mikrofonu, ponieważ triatlon to kombinacja pływania, biegania i jazdy na rowerze. Dobrze mówię? Która z tych dyscyplin tobie jest najbliższa sercu? Która tobie się najbardziej podoba? I to jest właśnie najcięższe pytanie dla triatlonisty, ponieważ dla mnie cały proces treningowy jest super i dlatego trenuję trzy dyscypliny, a nie jedną. Co prawda, jeśli miałabym wybrać jedną dyscyplinę, jeśli chodzi o sam start, to myślę, że byłby to bieg. Ze względu na to, że jednak na pływaniu ktoś mnie może pociągnąć za nogę, może być fala nie taka i jakby tam też trzeba mieć szczęście. Na rowerze ktoś przede mną może się wywrócić, ja się mogę wywrócić, może pójść mi dętka, a jednak już na biegu zostaje tylko ja i moja forma, więc myślę, że tam już mam najwięcej wpływu na to, co się po prostu dzieje w trakcie startu, więc bieganie powiedzmy. Okej, ja jestem ambitnym prowadzącym, dlatego zadaję tylko trudne pytania, ale wybrnęłaś znakomicie. Pani Moniko. Dziękuję. Pytanie do pani. Jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby być dobrym triatlonistą? Patrzy sobie pani na mnie na przykład. Mógłbym? Dałbym radę? Czy tak sobie, średnio? Myślę, że tak jak w każdym sporcie, potrzeba jest dobrej organizacji, celu, takiej wewnętrznej dyscypliny. No akurat triatlon ma to do siebie, że jest bardzo fizjologicznym sportem. Jest oparty na takich podstawowych, wydolnościowych, ludzkich, naturalnych zasobach. I bardzo łatwo jest wejść w tę dyscyplinę amatorom, w ogóle takim ludziom z ulicy, dlatego że tu nie ma takich sprintów, jakichś dziwnych historii, gdzie musimy za wszelką cenę coś pokonywać. Utarło się ludzie z żelaza, dystanse takie czy siakie, ale to się robi bardzo spokojnie, powoli, do tego się dochodzi. A żeby sukces, no to tak jak w każdym sporcie, po prostu potrzeba determinacji, siły, dobrej organizacji, dużo pracy i trzeba mieć dobrze poukładane w głowie, naprawdę dobrze. Każdy trenuje, każdy chce być pierwszy. No mistrz to mistrz, on musi być najlepszy. Mimo tego, że ja się interesuję sportem absolutnie, to triatlon u mnie akurat jest marginalny, jeżeli chodzi o zainteresowanie. I ciekaw jestem, czy to jest sport, który cieszy się dużym wzięciem, mówiąc bardzo potocznie. Czy ludzie lgną do tego sportu? Na zachodzie, powiem na świecie, tak. No w Polsce to się ruszyło, jest bardzo dużo amatorów. Tysiące ludzi startują w zawodach, wspaniałe imprezy są, to są rodzinne często imprezy, to są rodzinne starty, to w ogóle jest bardzo rodzinny sport. Ja zachęcam, bo jest bardzo satysfakcjonujący, jednak jak człowiek pokona jakiś dystans w wodzie, później pojedzie na rowerze, potem pobiegnie,
to na końcu czuje, że zrobił coś takiego wspaniałego, chociaż nie muszą być wcale długie dystanse. Są różne dystanse, krótkie. Są nawet triatlony dla Januszy i Grażyn. Także to trzeba poszukać tylko w internecie i naprawdę można fajnie się bawić w ten sposób. Zachęciła mnie pani, mimo tego, że nie mam na imię Janusz, Grażyna tym bardziej. To być może udam się, bo lubię pobiegać, lubię pojeździć rowerem, popływać również, tak więc tutaj wszystko okej. Okay. Drogie dziewczyny, drogie panie, serdecznie dziękuję za tę rozmowę i mogę życzyć jedynie sukcesów. Julka, jaki następny start? Akurat za dwa dni mam Mistrzostwa Polski, elity na dystansie super sprint. Jest to wczesny start, ale dosyć ważny, no bo jednak impreza mistrzowska, także długo czekać nie trzeba. Świetnie. W takim razie, drodzy widzowie, mistrzowsko również przenosimy się do kolejnego studia, bo tam jest pan burmistrz i on już będzie wręczał kolejne nagrody w kolejnych kategoriach. Bądźcie z nami dalej. Przypominam, to jest Gala Sportu Gryfino 2021. Teraz nagrody odbiorą lekkoatleci z MKS Hermes. Wiktor, gratuluję i liczę na kolejne sukcesy. Dziękuję. To dla mamy najlepiej. Marcelina, moja kochana, kolejny sukces i kolejne podziękowanie. Dziękuję. Bardzo proszę. A ta czerwona róża dla ciebie. Julia, wielkie gratulacje i wielkie oczekiwania. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Panie trenerze, dziękuję za wszystko i za ten miniony rok. Klub sportowy, którego pan jest szkoleniowcem, działaczem, ma tyle tradycji, za wszystko dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Bardzo proszę. I bardzo proszę. Oliwia, bardzo dziękuję, gratuluję. Bardzo proszę. Martyna, bardzo dziękuję i gratuluję. Proszę bardzo. Alicja, kochana moja, gratuluję i dziękuję. Bardzo proszę. Pięknie, płynnie i z dużą gracją przechodzimy do kolejnej rozmowy, ponieważ rozdaliśmy już nagrody w następnej kategorii. Nie mogłem się doczekać, aż w studiu znajdą się właśnie te osoby, ponieważ porozmawiamy z gimnastyczkami ze mną. A w zasadzie to obok mnie, w naszym studiu Eliza Rybicka, która zajęła czwarte miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w gimnastyce artystycznej oraz pani trener Miejskiego Klubu Sportowego Hermes, Wiktoria Żurowska. Dzień dobry. No cześć, witamy. Dziewczyny. Wiecie, dlaczego ja powiedziałem, że nie mogłem doczekać się tej rozmowy? No jeszcze nie mamy pojęcia. No to ja już wam tłumaczę, ponieważ ja i genetycznie, i sportowo jestem absolutnie niewygimnastykowany. Nie wiem, z czego to wynika. I proszę, powiedzcie mi, czy do tego trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje? Bo ja nie wiem, próbuję, trenuję, staram się, nie ma. No, predyspozycje dużo pomagają, ale zdecydowanie ciężka praca, chęć i zaangażowanie to jest nasz klucz do sukcesu. Okej, okay. Eliza, przechodzę do ciebie, moja droga, bo patrzysz na mnie tą iskierką w oku. Bo to jest generalnie gimnastyka, to jest bardzo trudny i wymagający sport w moim mniemaniu, ponieważ ja, wiecie, to co powiedziałem, dosyć drewnianym człowiekiem jestem. Co tobie wydaje się najłatwiejszego, a co najtrudniejszego w tym sporcie? Gimnastyka jest trudnym sportem, a więc to też zależy od tego, kto ile będzie dawał z siebie sił i chęci. I każdy element wymaga też innego czasu, żeby się go nauczyć, bo niektóre są łatwiejsze, a inne są trudniejsze. Które są te najtrudniejsze? Bo ja jestem ambitny. No,
myślę, że najtrudniejsze to są piruety, bo trzeba trzymać równowagę i być ciągle w pionie. No a najłatwiejsze, no to jakieś takie równowagi prostym, nie, no takie różne równowagi. Spójrz mi w oczy. Myślisz, że ja bym sobie z równowagą poradził, czy tak? No, myślę, że z równowagą na pasę byłoby jak? Prosto. Na pasę. Na pasę, to znaczy? Tak. No, się stoi i jedna noga jest tutaj zgięta. A, to tak, to tak, taka równowaga, jak najbardziej tutaj z tym bym sobie, myślę, poradził. Pani trener, wracam do pani, ponieważ wydaje mi się, że gimnastyka to jest sport, który jest dla tych, którzy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo chcą. Czy on się cieszy dużym zainteresowaniem wśród dzieci? Bo z tego, co wiem, to 15 lat to już jest wiek seniorski w gimnastyce. Zdecydowanie się cieszy ten sport. My mamy w naszym klubie dość sporo zawodniczek, ale mamy różne grupy. Mamy grupę naborową, gdzie trenują dziewczynki już od 4 roku życia. Wow. Mamy grupę rekreacyjną, gdzie są dziewczynki mniej więcej od 8 roku życia i tych dziewczynek chyba w naszej grupie jest zdecydowanie najwięcej. No i mamy też grupę wyczynową, gdzie też mamy no, dość sporo, kilkanaście zawodniczek. Także myślę, że się cieszy. No, Gryfino nie jest dużym, wielkim miastem, także myślę, że mamy naprawdę sporo fajnych dziewczynek w naszym klubie, w naszej sekcji. Świetnie. Jakie teraz kolejne zawody, zmagania czekają na nasze zawodniczki? Przed naszymi dziewczynkami są najważniejsze zawody w tym sezonie. To są eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Mhm. Tam jadą 3 nasze dziewczynki. Mamy jeszcze Puchar Prezesa. To są takie zawody dla młodszych dziewczynek. Tam będą nasze 7- i 8-latki startowały. No i jeszcze gdzieś takie turnieje, gdzieś tutaj w Szczecinie czy w okolicach. No i później już oczywiście olimpiada, na którą mam nadzieję wszystkie się zakwalifikują. No i później już w drugim sezonie Eliska między innymi będzie miała Mistrzostwa Polski Juniorek. Świetnie. Czego się życzy gimnastyczkom? Bo nie mam pojęcia. Złapania przyboru. Okay. I no, perfekcyjnie wykonanych układów. Eliska, to w takim razie tobie życzę złapania przyborów i perfekcyjnego wykonania każdego ruchu. Dziękuję. Okay? Samych sukcesów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ze mną w studiu Eliza Rybicka i Wiktoria Żurowska. Dzięki bardzo. Dziękujemy bardzo. A was, drodzy widzowie, zapraszamy do studia po to, abyście obejrzeli kolejne wręczenie nagród, ponieważ sportowcy już czekają, aby je odebrać. Bardzo wam dziękuję, że jesteście z nami i proszę, zostańcie jak najdłużej. To jest Gryfino, Gala Sportu 2021. Liczę na waszą obecność. Po odbiór kolejnych nagród zapraszamy kajakarzy z KS Energetyk Gryfino. Michał, gratuluję i życzę kolejnych sukcesów. Albert, gratuluję i życzę kolejnych sukcesów. Artur, także tobie podziękowanie i życzenia kolejnych sukcesów. Adrian, wytrwałości, podziękowanie za to, co już i sukcesów w przyszłości. Szanowny trenerze, za wszystko dziękuję, uwielbiam pana i mam nadzieję, że wszystko co najlepsze przed nami. Bardzo proszę. Oskar, gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów. Proszę bardzo. Sylwester, piękne imię. Dziękuję, gratuluję i życzę kolejnych sukcesów. Nazwisko piłkarskie.
ale w kajakach też można osiągać wspaniałe rezultaty. Tego ci życzę, a za to, co osiągnąłeś, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, podczas dzisiejszej gali sportu rozdaliśmy już wszystkie nagrody. Sportowcy zostali nagrodzeni, uhonorowani i są oczywiście szczęśliwi. Ja natomiast skorzystam z okazji, że w naszym studiu jest jeszcze ze mną pan burmistrz, który bądź co bądź się napracował podczas rozdania tych wszystkich nagród. Natomiast panie burmistrzu, ja skorzystam z tej okazji i zapytam o jedną rzecz. Jak pan ogólnie ocenia to nasze dzisiejsze wydarzenie? Bo to nie było codzienne wydarzenie, tak jak czasy nie są codzienne. Jak pan zauważył, rok 2020 nie był rokiem zwyczajnym, był rokiem trudnym, był rokiem trudnym w każdej dziedzinie życia, także w sporcie i tym rodzimym, miejscowym, gryfińskim sporcie także. Ale radziliśmy sobie jako partnerzy najlepiej jak potrafiliśmy. Nasi sportowcy osiągnęli bardzo wysokie osiągnięcia i na arenie krajowej, i na arenie międzynarodowej. To cieszy. Otrzymali wsparcie od gminy Gryfino i to wsparcie będziemy kontynuowali. Sport generalnie jest ważną dziedziną życia zarówno dla burmistrza Sawaryna, dla mnie i dla całej kierowniczej kadry, ale myślę także, że dla wielu mieszkańców gminy Gryfino. A ta dzisiejsza gala, myślę, że uśmiechnięte twarze zawodników, zadowolone twarze trenerów i fascynacja na twarzach tych, którzy towarzyszyli osobom nagrodzonym, może świadczyć o tym, że to wydarzenie się liczy. Tak jak pan zauważył, ja miałem przyjemność ze sportowcami i trenerami rozmawiać w studiu obok i faktycznie to zadowolenie było widoczne na twarzach. Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy, jak mawia klasyk, dlatego zapytam jeszcze po raz ostatni, czy może jest coś, co chciałby pan dodać dla naszych widzów i sportowców, którzy wzięli udział w dzisiejszym wydarzeniu, a może nie tylko? Nie tylko jako były sportowiec, ale także jako człowiek obserwujący różne dziedziny życia. Zauważam, jak ważny jest sport, czego uczy. Uczy systematyczności, uczy rzetelności, ale uczy także szacunku do rywala. Uczy także tego, czego oczekujemy od siebie wzajemnie, czyli współpracy. Widzę, jak bardzo dobrze wykorzystują to niektórzy z byłych sportowców, ale także ci, którzy już jeszcze obecnie uprawiają jakikolwiek sport. Ta dziedzina kształtuje charaktery i jest potrzebna do umiejętności ponoszenia porażek i właściwego zagospodarowania zwycięstw. Nie jest to łatwe i w jednym, i w drugim przypadku. Myślę, że i nasi sportowcy, i sportowcy całego kraju to potrafią. Życzę im w bieżącym roku 2021, żeby co najmniej powtórzyli swoje sukcesy, a ponieważ mamy kilka szans olimpijskich, bardzo mocno za te szanse olimpijskie trzymamy kciuki, ale doceniamy każdego sportowca i tego na płaszczyźnie zupełnie podstawowej, tej ogólnej, tej masowej i tych, którzy specjalizują się już w jakiejś dyscyplinie. Sport łączy ludzi i uczy współpracy. Tym chciałbym zakończyć. Ja chciałbym się podpiąć pod to, co pan powiedział i również życzyć wszystkiego najlepszego sportowcom gryfińskim, ale też wszystkim, bo sport to przecież zdrowie. Podczas dzisiejszej gali sportu rozdaliśmy 35 nagród indywidualnych w 5 kategoriach. Sportowcy są zadowoleni i szczęśliwi, my oczywiście również. Natomiast, szanowni państwo, idąc za tym, co powiedział pan burmistrz, sport to współpraca. A to, co zrobiliśmy dla was, czyli ta gala sportu, to również jest współpraca, dlatego chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przy wydarzeniu pracowali. Dziękujemy pracownikom Urzędu Miejskiego w Gryfinie, dziękujemy pracownikom Gryfińskiego Domu Kultury, dziękujemy tym, którzy pracowali za kamerami, czyli operatorom i oczywiście dźwiękowcom oraz oświetleniowcom. Ja mogę powiedzieć tylko na koniec jedną rzecz. Kwintesencją sportu jest rywalizacja i to, abyście byli z nami dłużej. Dlatego na sam koniec dziękuję wam, że byliście z nami. Bądźcie z nami za rok. I niestety, mówię to, Gryfińska Gala Sportu 2021 właśnie dobiega końca. Do zobaczenia za rok.